Witam Was 2 listopada 2017 roku, a to oznacza, że mamy dzisiaj Stout Day. I tak się fajnie składa, że akurat jestem w Katowicach. Także zrobimy sobie mały obchód po katowickich multitapach. Popróbuję różnych stoutów. Dzisiaj Stout Day, więc nie piję nic innego. I zobaczymy, jak wyglądają katowickie multitapy i jakie serwują piwa. Jako, że jeszcze jest dosyć wcześnie, podejrzewam, że nie wszystkie knajpy będą już otwarte, więc na początek wybieram się do jednego z lepszych sklepów piwnych w Polsce, moim zdaniem. Na pewno najlepszego tutaj w regionie, do sklepu Beerland. Zobaczymy, jaką mają ofertę. Jak byłem tam pierwszy raz, to naprawdę było nieźle. Także Beerland od mojej pierwszej wizyty w tym sklepie stał się żelaznym punktem moich wizyt w Katowicach. Naprawdę świetny wybór piw, bardzo dużo piw polskich, bardzo dużo piw zagranicznych, nawet więcej zagranicznych niż polskich. I naprawdę bardzo rzadkie, bardzo pożądane, ciekawe okazy w zajebistych cenach. Zdecydowanie przejrzałem sobie tą ofertę i wszystkie piwa w dużo niższych cenach niż dostępne na co dzień w innych miejscach. Mówię o tych zagranicznych piwach. Naprawdę niektóre bardzo rzadkie, bardzo pożądane. Parę sobie kupiłem. A tymczasem lecimy dalej już do centrum z nadzieją, że jakiś pub albo browar będzie otwarty. Kolejny browar zaliczony. Spróbowałem 4 piw. No niestety wszystkie jasne. Nie załapałem się na Milk Stouta, nie załapałem się na Porter Bałtycki, bo Milk Stout już się skończył, Porter jeszcze nie jest gotowy. Ale spróbowałem Pilsa, Pszenicy, Witbiera i Aipy. I generalnie poziom piw bardzo fajny, bardzo wysoki. Pils konkretnie nachmielony, gorzki. Pszenica, rześka, wytrawna. Profil taki goździkowy, nic więcej naprawdę nie trzeba. Jeśli chodzi o Witbiera, też bardzo fajnie. Kolendra intensywna, ale przełamana skórką pomarańczy, skórką cytryny. Też bardzo pijalne rzeźki. No i IPA wyjątkowo klarowna, ale wszystko jest co trzeba. Mocna goryczka, fajny aromat cytrusowo-ziołowy, taki żywiczny. Intensywny, całkiem fajny. Zobaczyłem browar wraz z piwowarem. Browar instalacji minibrowary.pl. Wybicie 1200 litrów, 10 tanków, unitanków w fermentowni, każdy po 1000 litrów. Także jest co robić. Wyszyng jest prosto z tanku, nie ma na razie butelkowania, ale są plany. Są plany na butelki. No jedyne, co troszeczkę mi tutaj nie odpowiadało, to to, że browar jest nastawiony na takiego konsumenta zdecydowanie bardziej zamożnego. I nie mam nawet na myśli cen, bo w sumie nie zwróciłem na nie uwagi, ale mam na myśli wystrój. Generalnie wchodzi się jak do ekskluzywnej restauracji. Wszystkie stoły zastawione, sztućce, szkło, gotowe jakby do przyjęcia gości na obiad. Natomiast wchodząc powiedziałem kelnerce, że chcę pić tylko piwo. Liczyłem, że zostanę pokierowany do jakiejś sali lub do jakiegoś stolika typowo barowego, typowo pod piwo. Natomiast okazało się, że praktycznie wszystkie stoliki są zastawione restauracyjnie, więc jakby no, ten browar nie przyciąga klientów
na samo piwo. Nie jest to miejsce, do którego chciałoby się iść po prostu na piwo. Raczej jest to ekskluzywna restauracja na obiad, jakiś uroczysty, na kolację. Efektem tego jest to, że no, tego piwa aż tak dużo się na razie nie sprzedaje, no ale browar jest cały czas w fazie wzlotu, tak? Czyli otworzył się w czerwcu, więc jeszcze ma trochę czasu, żeby się z tym rynkiem tutaj, żeby rynek się z nim oswoił, żeby na tym rynku zaistnieć. Generalnie bardzo przyjemne miejsce i myślę, że z czasem będzie tylko lepiej. To ja już powoli teraz się zbliżam do multitapów, do dwóch, które są zlokalizowane bardzo blisko siebie, czyli do kontynuacji i do upojonych. Jest po 15, więc liczę, że już są otwarte. Upojonych. Rzeczywiście jestem upojony. Znakomite piwo Imperial Stout Stempest Brewing Mexi Cake, czyli coś takiego jak Westbrook Mexican Cake, czyli imperialny stout, lekkie papryczki chili, dużo czekolady, wanilii, kakao. Także fantastyczne piwo. Do tego zamówiłem sobie deser molekularny, sernik. Świetna rzecz. Sernik w białej czekoladzie, z malinami, z orzechami, do piwa genialnie to pasowało, bo przełamywało smak, ten pikantny finish, bardzo fajne wykończenie, także super się to skomponowało, jestem bardzo zbudowany, wszystko było bardzo smaczne i cóż, idę dalej. Tak sobie w wolnym czasie przejrzałem, jakie knajpy biorą udział w ogóle w Stout Day'u, jakie knajpy się w ogóle tym zajmują, co się w ogóle dzieje w knajpach w Katowicach dzisiaj w Stout Day. No i generalnie za dużo się niestety nie dzieje. To znaczy z tego co przejrzałem szybkiego researchu na Facebooku, tylko Browariat wrzucił informację o tym, że podpina ostatnią w Polsce beczkę KBS-a, czyli Kentucky Breakfast Stout, i w Białej Małpie są dwa stouty, które chciałbym spróbować. Jest chcesz ciasteczko Bourbon Barrel Aged i Kingpin Imperial Geezer. A tak poza tym w zasadzie nie dzieje się za bardzo nic. Ja mam jeszcze jakieś 2,5 godziny, także muszę mój czas ograniczyć dosyć mocno. Dlatego plan jest taki, idę na KBS-a do Browariatu, a potem jeszcze zajdę do Białej Małpy. I to będzie na dzisiaj tyle. Wariat zaliczony, Kentucky Breakfast Stout, bardzo fajne, bardzo dobre piwo, bardzo fajny lokal, w ogóle super atmosfera, super miejscowa, bardzo ciekawe piwa, ciekawe rzeczy, wyłączny dystrybutor Kernela, Four Pure, Foundersa i paru innych browarów zagranicznych na Polskę, akurat właśnie spróbowałem KBS-a, świetne piwo. Imperialny Stout leżakowany w beczce po Bourbonie. Klasyka, no po prostu legenda i klasyka. Teraz czas na jakieś jedzenie. Ja chyba mam jakiegoś pecha do sprzętu, bo wczoraj niestety ostatnie dwa wejścia nagrały się bez dźwięku. Coś nie styknęło i nie było mnie słychać. Więc szkoda, ale wam w skrócie jeszcze powiem, co tam wczoraj się wydarzyło, chociaż w sumie za dużo się nie wydarzyło, bo poszedłem na żarcie,
a potem już nie miałem czasu, żeby iść dalej do Białej Małpy, więc niestety do Białej Małpy nie doszedłem. Byłem na żarciu w burgerowni Mad Mik. Naprawdę bardzo fajny burger, przede wszystkim bardzo fajne sosy, szczególnie fajny sos musztardowo-miodowy. On był podany do frytek, same frytki były takie sobie, bo były wysmażone w stopniu mocno zbliżonym do chipsów. Ale generalnie te sosy tam załatwiały sprawę. Sam burger też bardzo fajny, co ciekawe zapytano mnie o stopień wysmażenia mięsa, jaki sobie życzę, to się rzadko zdarza. Często dostaję jakąś podeszwę już przesmażoną. Natomiast tutaj fajnie mi zrobili na średnio krwiście, więc mięso bardzo w porządku, boczek bardzo fajny. Generalnie najadłem się nieźle, ale już niestety musiałem lecieć, już miałem transport, więc do Białej Małpy nie dotarłem. Także podsumowując, Stout Day w Katowicach przebiegł bardzo fajnie. To znaczy odwiedziłem bardzo fajne miejsca. W zasadzie wszystkie miejsca wczorajsze były super, bardzo mi się podobało. No tylko mam taką uwagę, że nawet niekoniecznie w stronę Katowic samych, ale generalnie chyba w stronę pubów, że chyba ten Stout Day się trochę przejadł. Albo po prostu już jest na rynku tyle piw, że jakby mało kto się już angażuje w jakieś takie specjalne wydarzenia pod tytułem Stout Day. No po prostu poza browariatem, który podpiął specjalnie z tej okazji beczkę KBS-a, nic się nie działo. Absolutnie nic. Poza tym, że trafiłem na fajnego stauta w Upojonych, nie działo się tam nic. W absurdalnej w kontynuacji chyba też nic w związku z tym świętem się nie działo, więc po prostu trochę słabo, no. Bo jednak moim zdaniem święto jest fajne, zresztą pamiętam w poprzednich latach to było wydarzenie, to naprawdę każda knajpa robiła jakąś imprezę, podpinała jakieś specjalne beczki stoutów. To było super, chyba trochę mamy za dobrze, trochę nam się w dupach poprzewracało od tego dobrobytu. No ale tak jak mówię, Katowice super, miasto robi na mnie coraz większe wrażenie za każdym razem, kiedy tam wracam, więc jest super, miasto się rozwija, zmienia, no naprawdę miło mi się tam co jakiś czas wraca. Pewnie jeszcze wrócę, pewnie jeszcze będzie okazja zajść do Białej Małpy, i do Absurdalnej, i do kontynuacji przy następnej wizycie. No, także to tyle w tym temacie. Odwiedzajcie Katowice przy okazji, jak będziecie gdzieś tam w okolicy, bo naprawdę miasto jest coraz fajniejsze i coraz milej się spędza tam czas. To tyle, trzymajcie się, na razie.